opowieści Jedi to gwiezdnowojenny serial, na który w drugiej połowie tego roku czekałem najbardziej i na wstępie przyznaję, że z grubsza moje oczekiwania zostały spełnione. Ta sześcioodcinkowa antologia, jak pewnie dobrze wiecie, opowiada nam dwie oddzielne historie o Asoce i Dooku, a więc o dwójce rycerzy, którzy opuścili Zakon Jedi, ale podążyli potem zupełnie innymi ścieżkami. W tym materiale skupię się jednak na epizodach poświęconych wyłącznie hrabiemu, natomiast o Asoce powstanie oddzielny odcinek. Wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie, no bo sama historia Dooku jest na tyle ciekawa i pełna różnych nawiązań czy easter eggów, że zasługuje na jeden dłuższy, bardziej szczegółowy materiał. No dobra, to tyle słowem wstępu, bierzmy się już do roboty. Justice. Sprawiedliwość. Będę tutaj leciał oczywiście chronologicznie, a więc zaczynamy od odcinka o tytule Justice. Tytuł bardzo wymowny, bo w gruncie rzeczy pierwszy epizod o Dooku pokazuje nam, jak bardzo różni się jego rozumienie sprawiedliwości, przykładowo od tego, jak termin ten rozumie jego uczeń, Qui-Gon, ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie odcinek skupia się na podróży dwójki naszych rycerzy z misją, której celem jest odbicie syna senatora z rąk porywaczy. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że podział na dobrych i złych nie jest w tej sytuacji tak oczywisty, jak mogłoby się początkowo zdawać. Syna senatora porwali bowiem mieszkańcy jednej z wiosek, mieszkańcy przymierający głodem i żyjący w skrajnej biedzie. A żyją tak tylko dlatego, że wspomniany senator reprezentujący ich planetę, Dagone, kompletnie zaniedbał mniejsze osady, zamiast tego koncentrując się na napychaniu własnej kieszeni kredytami. Gdy Qui-Gon pyta natomiast starszyzny, dlaczego mieszkańcy wioski nie wybiorą po prostu innego senatora w jego miejsce, takiego, który zajmie się ich interesami, kobieta daje mu do zrozumienia, że Dagone terroryzuje tych, którzy mu się sprzeciwiają. Widać to zresztą po samej wiosce, która prawdopodobnie już wcześniej padła ofiarą ataku żołnierzy senatora. Dla biednych osadników porwanie syna polityka jest więc ostatnią deską ratunku, taką rozpaczliwą próbą zwrócenia uwagi na ich problemy, o czym świadczy też reakcja mieszkańców wioski na przylot samych Jedi. Jedi. We are here to help resolve the situation. For the senator. For everyone. W tej scenie widzimy dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to założenie z automatu przez osadników, że Jedi przylecieli pomóc wyłącznie senatorowi, co pokazuje nam, jak niewielka na tym etapie jest wiara w zakon w galaktyce. Chociaż akcja tego odcinka toczy się zapewne około 20 czy tam nawet 30 lat przed wydarzeniami z Mrocznego Widma, to Jedi już teraz są postrzegani bardziej jako politycy niż strażnicy sprawiedliwości. Przynajmniej do pewnego stopnia, bo gdy Qui-Gon szybko prostuje, że chcą pomóc także osadnikom, liderka wioski opowiada im o swojej sytuacji, a następnie zabiera ich do miejsca, gdzie przetrzymywany jest syn senatora. Na tym przykładzie widzimy więc, że mimo wszystko ci najbiedniejsi i najbardziej uciskani mają jakiś cień nadziei na to, że mogą jeszcze liczyć na rycerzy. I chociaż w tym przypadku faktycznie Jedi im pomogą, to gdyby w miejsce Dooku i Qui-Gona wysłany został przykładowo bezrefleksyjnie podążający za wytycznymi rady Mace Windu, to łatwo sobie wyobrazić, że cała ta sytuacja mogłaby mieć zupełnie inny finał. Gdy niedługo później dochodzi do konfrontacji osadników i małej armii senatora, Dooku opowiada się po stronie mieszkańców wioski. I warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, co Dooku mówił wcześniej, przylatując na planetę. Set us down well clear of the village. Tensions are high enough. Yes, master. Mimo że Dooku przybył na planetę z jasnym zamiarem, by nie eskalować napięcia między zwaśnionymi stronami i po prostu zakończyć ten konflikt drogą negocjacji, to ten widok cierpienia mieszkańców i niesprawiedliwości, jaka ich dotknęła, popycha go do przemocy. W książce Dooku Jedi Lost mieliśmy kilka przykładów tego, jak frustrująca dla Dooku była bierność Jedi wobec problemów mieszkańców galaktyki i też uzależnienie zakonu od woli senatorów.
Ta frustracja nieraz sprawiała, że Dooku, jeśli nie był akurat nadzorowany bezpośrednio przez innych Jedi, wybierał przemoc, wierząc, że zabijając skorumpowanych i zepsutych, zmieni galaktykę na lepsze, że zwyczajnie sam musi być sędzią i katem w jednym, bo Jedi nie chcą wziąć na siebie tej odpowiedzialności dla dobra ogółu. Przez tę złość nieraz uciekały mu jednak z pola widzenia inne rozwiązania. I to również widzimy w tym odcinku. Qui-Gon wierzy przecież, że syn senatora sprawi, że problemy osadników zostaną rozwiązane. I prawdopodobnie ma rację. Na tym zresztą polega duża różnica pomiędzy mistrzem i uczniem, bo kiedy u Jina współczucie prowadzi do rozwiązania problemu, to u Dooku jest drogą do złości i agresji. Obaj chcą bez wątpienia osiągnąć tutaj tą tytułową sprawiedliwość, ale robią to zupełnie innymi środkami. Go, save your father. Corruption like yours must be eradicated. No! Stop! It's over. To też dobry przykład tego, jak kuszące dla użytkownika mocy, o wiele silniejszego od oponentów, którzy mocą przecież nie władają, jest użycie w takiej sytuacji po prostu argumentu siły. Natomiast Jedi musi z założenia być kimś lepszym, kimś więcej. I Qui-Gon jest tego uosobieniem, tej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim jako kimś, kto dar mocy otrzymał. Podobał mi się też bardzo moment na końcu, gdy Dooku mówi Qui-Gonowi, że ten swoim zachowaniem pokazał, że jest o wiele mądrzejszy od swojego mistrza. Bo dokładnie te same słowa Qui-Gon wiele lat później przekazał przecież Obi-Wanowi, a więc mamy tutaj nawiązanie do relacji mistrza i ucznia i takich, wiecie, mądrości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. You're a much wiser man than I, Qui-Gon Jinn. Thanks to your teachings. And you're a much wiser man than I am. I foresee you will become a great Jedi Knight. Warto też zwrócić uwagę na to, że Qui-Gon mówi Dooku, że działał instynktownie, pod wpływem chwili. To również jest nawiązanie do tego, co widzieliśmy w Mrocznym Widmie. Jin radzi na początku filmu Kenobiemu, by ten koncentrował się na chwili bieżącej, że w ten sposób moc pozwoli mu dostrzec najlepsze rozwiązanie. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now where it belongs. Be mindful of the living force, young Padawan. Yes, Master. Choices. Decyzje. Akcja drugiego odcinka z Dooku w roli głównej, o tytule Choices, przynosi nas kilka lat do przodu, kiedy szkolenie Qui-Gona dobiegło już końca, a na kolejną misję zleconą przez Radę Dooku udaje się wraz z Macem Windu. Tym razem przyszły hrabia wyrusza na planetę Raxus, gdzie chroniąc lokalnego senatora, w zasadzce życie straciła mistrzyni Jedi Katri. Już na początku odcinka mamy idealny przykład tego, jak bardzo Dooku różni się od swoich przyjaciół z zakonu. Choć zadaniem dwójki rycerzy jest jedynie odebranie ciała Katri i przetransportowanie go na Coruscant, to Dooku chce też przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci mistrzyni. Podejrzewa on bowiem, że za jej śmiercią kryje się coś więcej, a wspomniany senator, którego Katri chroniła, ukrywa prawdziwy przebieg zdarzeń. Windu z góry jednak ten pomysł odrzuca, podkreślając, że na takowe śledztwo potrzebują oni zgody zarówno Rady Jedi, jak i Senatu, co jest kolejnym pokazem tego, jak większość rycerzy stała się z biegiem czasu takimi biurokratami i politykami, zamiast służyć zwyczajnie ludowi Republiki i woli samej mocy. Master Katri died from an ambush. My instincts tell me it is not that simple. Since we are not members of the Council, we cannot involve ourselves in local political skirmishes unless requested by the Jedi High Council or Senate. Oczywiście Dooku, w odróżnieniu od Windu, nie ograniczał się zasadami zakonu i koniec końców śledztwo podjął. Zabrany przez senatora Larika w miejsce, gdzie zginęła Katri, tylko utwierdził się potem w przekonaniu, że relacja senatora mija się z prawdą.
Według Larika, mistrzyni została zabita przez rebeliantów, z którymi senator spotkał się, by drogą dialogu zapobiec wybuchowi wojny domowej na Raxus. Natomiast ślady na miejscu zbrodni sugerowały, że Katri została zabita strzałem w plecy, co zdaniem Duku świadczy o tym, że zabójcą był ktoś, komu ufała. For a Jedi to succumb to a surprise attack is rare. Unless that attack is from someone one would trust, like you. Te słowa Duku są w szczególności ciekawe w kontekście wydarzeń z trylogii prequeli. W końcu mówi on o tym, że Jedi rzadko dają się w ten sposób zaskoczyć, chyba że strzela do nich ktoś, po kim takiego strzału się nie spodziewają, ktoś, komu ufają. Być może cała ta sytuacja na Raxus była w przyszłości zalążkiem idei rozkazu 66, a więc wykorzystania klonów, którym Jedi praktycznie bezgranicznie ufali, do zabicia rycerzy. Zresztą tych nawiązań do okresu wojen klonów jest w tym odcinku więcej, ale o tym za chwilę. W kulminacyjnym momencie odcinka prawda wychodzi na jaw i okazuje się, że to strażnicy senatora zabili mistrzynię Katri, a zrobili to przede wszystkim dlatego, że uważali oni Jedi za sługusów polityków, polityków takich jak Larik. A Larik, jak się dowiadujemy, wyprzedawał majątek planety, napychając własną kieszeń kosztem zwykłych mieszkańców Raxus. A cały ten pierwotny plan rebeliantów zakładał kontrolowanie Larika tak, by w Galaktycznym Senacie zaczął w końcu podejmować decyzje korzystne dla planety, no i żyjących na niej istot. Natomiast węszący wokół Larika Jedi pokrzyżowali te zamiary. Co ciekawe, Raxus kilkanaście lat później stanie się jedną z najważniejszych planet wchodzących w skład sojuszu separatystów, walczącego z Republiką. I ma to sens, bo jak mogliśmy zobaczyć w tym odcinku, ludzie z Raxus uważali Senat i Jedi za jedno wielkie skorumpowane bagno i takie źródło ucisku. Jedi are lapdogs of the Senate. The bidding always comes first. It's evident throughout the galaxy. Jedi claim peace. But mostly keep law and order for the rich and powerful. Dla Duku to też przy okazji kolejna sytuacja pokazująca mu, jak Jedi są widziani oczami mieszkańców galaktyki. O ile dla Mace'a Windu to też oczywiście tragiczna sytuacja, to jednak wciąż idealizuje on Republikę oraz zakon i nie do końca trafiają do niego argumenty rebeliantów. Zaś u Duku sytuacja jest wręcz przeciwna. Nie postrzega on strażników Larika jako złoczyńców, co widzimy w scenie w areszcie. Your ideology, while faulty, does have its points. I don't condone your methods, but you had every right to protect your planet. Make sure your people don't lose heart and evolve, Samash. Biorąc pod uwagę, że Raxus stanie się później stolicą separatystów, można chyba bezpiecznie założyć, że dużą rolę odegra w tym sam Duku jako lider sojuszu. W końcu rebelianci, mając w pamięci wydarzenia z senatorem Larikiem, mogli upatrywać w hrabim kogoś godnego zaufania i to mimo jego przeszłości w znienawidzonym przez rebeliantów zakonie. Na uwagę zasługuje też scena kończąca odcinek, bo wynika z niej, że Duku nie postrzega już jedynie Senatu jako miejsca zepsucia i korupcji, bo tak samo zaczyna traktować zakon. Kiedy dowiaduje się, że Windu ma zająć miejsce Katri w Najwyższej Radzie, od razu pyta Mace'a, czy ten wiedział o tym przed ich wyruszeniem na Raxus. I choć Windu zaprzecza, to Duku nie wydaje się być przekonany. Ewidentnie czuć, że podejrzewa, że zachowawczość jego przyjaciela w temacie podjęcia śledztwa dotyczącego śmierci Katri i co za tym idzie działaniu wbrew zaleceniom Rady, wynikała bardziej z obawy przed utratą szansy zasiadania w jej gronie. W oczach Duku zakon stał się w tym momencie niewiele lepszy niż Senat, mimo że Windu prawdopodobnie powiedział mu prawdę. The Sith Lord, Lord Sithów. No dobra, to czas na ostatni odcinek o Duku, który przeplata się z wydarzeniami z Mrocznego Widma. I tutaj może krótkie słowo wyjaśnienia na temat ewentualnych retconów względem słuchowiska oraz książki Duku Jedi Lost.
W słuchowisku Dooku opuścił zakon mniej więcej 10 lat przed wydarzeniami z pierwszego epizodu sagi, co sugerowałoby oczywiście, że w czasie wydarzeń z omawianego teraz odcinka Dooku nie jest już Jedi. Nie mamy póki co potwierdzenia, że doszło tutaj do jakichkolwiek zmian, bo o ile Dooku zdaje się mieć w miarę swobodny dostęp do świątyni na Coruscant, to nie znaczy to, że wciąż jest członkiem zakonu. W Jedi Lost, gdy opuszczał szeregi Jedi, Yoda mówił mu, że zawsze będzie mile widziany w świątyni. Więc wprost nic tutaj nie przeczy słuchowisku oraz książce. Chociaż z Dave'em Filonim, który lubi w serialach zmieniać to i owo względem książek czy komiksów, pewności stuprocentowej mieć nie możemy. Odcinek zaczynamy od dość ważnej z perspektywy trylogii prequeli sceny. Dooku, używając kodu dostępu Sifo-Dyasa, usuwa planetę Kamino z archiwów Jedi. Jeśli nie oglądaliście materiału na kanale poświęconego tej postaci, to warto w tym miejscu przytoczyć kilka ważnych informacji o Sifo. Był on bowiem najbliższym przyjacielem Dooku w zakonie, który w pewnym momencie zasiadał nawet w Radzie Jedi. Sifo posiadał zresztą dość unikalny dar jasnowidzenia. Unikalny, bo o ile Anakin czy inni Jedi sporadycznie miewali w snach wizję przyszłości, tak Sifo-Dyas takowe sny otrzymywał niemal każdej nocy. W młodości niemal doprowadziło go to do szaleństwa, choć z czasem nauczył się kontrolować swój dar. Prawdopodobnie najważniejszą wizją, jaka została mu zesłana przez moc, była ta pokazująca mu wielką wojnę domową w galaktyce. I mimo, że Sifo ostrzegał Radę Jedi przed zbliżającym się konfliktem, to został zignorowany, a następnie opuścił szeregi liderów zakonu. Jednym z nielicznych, którzy wierzyli w to, co ujrzał, był rzecz jasna Dooku. W ten sposób hrabia dowiedział się również o Kamino i pomyśle Sifo, by w tajemnicy przed zakonem zamówić armię klonów, która pomoże później Republice, gdy nadejdzie czas wojny. Już nie zagłębiając się może mocniej w szczegóły, bo to jednak dygresja, musicie jedynie wiedzieć, że Dooku ostatecznie zabił Sifo i wprowadził projekt armii klonów w życie, ale już jako agent Dartha Sidiousa. To tłumaczy też przy okazji, skąd Dooku posiadał kod dostępu Sifo do archiwów Jedi. Oczywiście usunięcie planety z archiwów zostało mu zlecone przez Palpatina, a celem takiego działania jest utrzymanie istnienia armii w tajemnicy, rzecz jasna do momentu, w którym Sidious doprowadzi do wybuchu wojny. W tej samej scenie Dooku dowiaduje się od Jocasty Nu, archiwistki zakonu, że Qui-Gon wrócił właśnie z Tatooine i poinformował Radę o powrocie Sithów w postaci Dartha Maula. Okazuje się jednak, że wielu Jedi traktuje rewelację Jyna z dość dużym dystansem, w tym sama najwyższa Rada, co w rozmowie z Dooku potwierdza później Qui-Gon i towarzysząca mu Yaddle. To, co jest bardzo ciekawe w tej scenie, to fakt, że Dooku, choć współpracuje już od jakiegoś czasu z Sidiousem, nie próbuje w żaden sposób mylić tutaj tropów, a wręcz jest zawiedziony, że Rada nie chce uwierzyć w istnienie Sitha. To oraz późniejsze sceny pokazują, że na tym etapie hrabia wciąż jest bardzo skonfliktowany wewnętrznie i byłby chyba nawet gotów zdradzić Sidiousa, jeśli tylko widziałby jakąkolwiek zmianę w zakonie. I've been warning them about the coming darkness for years, never to be taken seriously. Sith Lord is not to be trifled with. Na uwagę zasługuje tutaj również sama Yaddle. Widzieliśmy ją przez chwilę w Mrocznym Widmie zasiadającą w Radzie, natomiast do tej pory w kanonie nie mieliśmy potwierdzenia, co stało się z nią później. W tym odcinku jest ona o wiele bardziej intrygującą postacią niż można było się chyba spodziewać, bo ewidentnie wyczuwa ona konflikt w Dooku oraz jego złość na zakon, ale też jako jedyna członkini Rady patrzy na jej działania do dość krytycznie, a po śmierci Qui-Gona z rąk Maula sama rezygnuje zresztą z miejsca wśród liderów zakonu, czując, że można było zapobiec tej tragedii, gdyby Qui-Gon i Dooku zostali potraktowani na poważnie. Kolejna scena, ta z wielkim drzewem, jest jedną z moich ulubionych w całym serialu. Bardzo mocno nawiązuje ona do Dooku Jedi Lost, bo właśnie w tej książce, medytując przed wielkim drzewem, Yoda uczył młodego Dooku, co znaczy być Jedi.
i no nie da się ukryć, że mając ten fragment książki w pamięci, scena, w której Dooku udaje się pod wielkie drzewo po śmierci Qui-Gona, chwyta za serducho jeszcze mocniej. Prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu, z pełnym przekonaniem, w tym wyjątkowym dla Dooku miejscu, nie widzi on dla Jedi już żadnej nadziei. Obwinia on zakon o śmierć Jyna i prosto z tego miejsca udaje się na spotkanie z Palpatinem. A w ślad za nim, zaniepokojona stanem Dooku, wyrusza Yaddle. Dooku z Sidiousem spotyka się w tak zwanej dzielnicy robót, a więc dokładnie w tym samym miejscu, w którym widzieliśmy tę dwójkę w ataku klonów. Budynek ten od wielu lat służył Palpatinowi przede wszystkim do trenowania swoich uczniów. Szkolił tam zresztą tak Mola, Dooku, jak i później nawet Vadera. Ciekawy jest moment, w którym Dooku obwinia Palpatina o śmierć Qui-Gona. Wciąż widzimy w hrabim skonfliktowanego człowieka. Widać to także po tym, że dręczą go po prostu wyrzuty sumienia nie tylko po zabiciu Sifo, ale i wielu innych zbrodni, jakich już dokonał na zlecenie Sidiousa. Musimy pamiętać, że w tym momencie Dooku wciąż nie jest jeszcze Sithem, nie jest uczniem Palpatina, a jedynie jego agentem. You've gone too far. I don't know what you mean. Qui-Gon Jinn, you allowed Maul to kill him. Sifo Dyas, Kamino, the clones. I have betrayed everyone and everything I know. How many have died because of my actions? Ich spotkanie w dzielnicy robót, z czego Dooku chyba nie zdaje sobie raczej początkowo sprawy, jest w gruncie rzeczy jego ostatecznym sprawdzianem. Po śmierci Mola, Mroczny Lord widzi bowiem w Dooku idealnego kandydata do zastąpienia Zabraka i jestem niemal pewien, że Palpatine doskonale wie, że wraz z nimi w pomieszczeniu jest Yaddle. Jej zabicie to inicjacja Dooku, podobnie jak dla Anakina inicjacją było zabicie Mace'a. Taki finalny test, który pokaże, czy są oni w stanie wykonać ostatni krok ku ciemnej stronie, od którego zwyczajnie nie będzie już odwrotu. Zwróćcie zresztą uwagę, jak Palpatine reaguje na ujawnienie się Yaddle. Praktycznie bez emocji i przekonania mówi, że został zdradzony. Po czym, widząc reakcję Dooku, uśmiecha się delikatnie pod nosem. Wszystko, jak to zwykle ma miejsce w przypadku Sidiousa, toczy się tutaj zgodnie z jego planem. So I have been betrayed. No. Cała ta scena z Yaddle próbującą przekonać Dooku do stanięcia po jej stronie i Palpatinem mówiącym, by hrabia jej nie wierzył, jest dobrze znanym nam przeciąganiem liny z zemsty Sithów, bo dokładnie tak samo wyglądało to w przypadku Anakina i Mace'a. You can make up for it now by bringing him to justice. Don't believe her. Remember what you told me. The Jedi blindly serve a corrupt Senate that fails the Republic it represents. Nawet koniec walki jest tutaj kalką tego, co widzieliśmy w trzecim epizodzie. Tak jak Anakin po zabiciu Mace'a pada na ziemię i wyłącza swój miecz, trochę zszokowany tym, co zrobił, dokładnie tak samo reaguje Dooku po, jak mu się wydaje, zabiciu Yaddle. Cały wątek Dooku jest tak naprawdę taką paralelą ze Skywalkerem, bo mamy tutaj do czynienia z takimi dwiema tragicznymi postaciami, które Jedi w pewnym sensie popchnęli sami w sidła Sithów. Zauważyłem, że nie wszystkim przypadła do gustu następna scena, w której Yaddle podnosi wrota, a wpadające do pomieszczenia światło oślepia Palpatina. Niektórzy twierdzą, że jest to trochę zbyt groteskowe i chociaż przyznam, faktycznie może jest to trochę przerysowane, to jednak odnoszę wrażenie, że takie właśnie miało być. Wiecie, światło Jedi rozświetlające mrok Sithów i Palpatine, który niczym Dracula reaguje na to światło wręcz alergicznie. Dla mnie to jest spoko, ale też jednocześnie rozumiem, jeśli takie dość oczywiste alegorie mogą kogoś drażnić.
każdym razie, Dooku ostatecznie zalicza test i zabija Yaddle, stając się tym samym nowym Mrocznym Lordem. Muszę przyznać, że w tych odcinkach, no może poza końcówką, naprawdę łatwo jest sympatyzować jako widz z Dooku, bo jego oczami widzimy wszystkie wady zakonu, które irytowały w prequelach i Wojnach Klonów. I szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że w opowieściach Jedi dostaliśmy łącznie około, nie wiem, 45 minut historii o hrabim, to uważam, że z każdej z tych minut wyciśnięto maksimum potencjału. Chociaż mimo wszystko żałuję trochę, że cały serial nie został poświęcony tej postaci. Bo co prawda odcinki o Asoce są ok, aczkolwiek nie czuję, żeby były one potrzebne, zważywszy na to, jak wiele czasu ekranowego miała ona w Wojnach Klonów i w Rebeliantach. Ale o tym szerzej wypowiem się w materiale o epizodach związanych z Tano. Dajcie koniecznie znać, jak Wam podobały się odcinki o Dooku i czy chcecie kolejnych sezonów opowieści Jedi. A jeśli tak, to jakimi bohaterami, Waszym zdaniem, powinni zająć się twórcy w kolejnych odsłonach serii? Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.